Siema, tu Marchew. Jest już ranek. Nie wiem, która jest godzina nawet. Zaraz zobaczymy. O, 27. No, tak, wcześniej, ale jeszcze sobie poleżałem. Musiałem przemyśleć tą noc. Pewnie interesuje was, jak się spało. Otóż powiem szczerze, że trochę chłopo chyba. Znaczy, ciekawie, ale przede wszystkim będzie trzeba kupić ten materac, bo jest po prostu niewygodnie, strasznie bolą mnie plecy. Musiałem spać na boku, na płasko, w ogóle nie da rady. Co tam więcej? Taką sobie jeszcze... Ja myślałem, że to kocyk, taka mata chyba jakaś plażowa podobno. Założyłem sobie, bo po prostu strasznie zimno w nocy było. Także nie wiem. Się ogrzewanie, kurde, wymyśleć czy coś. No zimno, zimno, było nieciekawie, powiem szczerze. No właśnie, no i koncert dawał pies na zmianę z kogutem. W nocy pies, nadal nam dziś już kogut, także no rewelacja po prostu, super. Jeśli chodzi o to. Wkurwiający ten kogut, trzeba przyznać. Także tak, teraz trzeba kupić, bo plecy mnie bolą. No, nóż. Zmarzłem. No i co jeszcze? A, no i właśnie ważna rzecz. Przestawać równo samochodem, bo niestety, znaczy tutaj tak na boki to jest jeszcze równo, bo szczerze mówiąc poziomicę w telefonie zainstalowałem i sobie to tak jakoś na oko postawiłem, żeby było nieźle, ale jeżeli chodzi o tak, jak to się mówi, przód tył, to niestety trochę bardziej pochylone jest do przodu i jakoś tak, nie wiem, zsuwałem się delikatnie, no tak nieciekawie też faktycznie. Także mówiąc szczerze, to czy fajnie, no pierwsza noc udana, oprócz tego, że zmarzłem, no i wszystko mnie boli, to okej, no przeżyłem, nie? A, no i właśnie, jeszcze wentylację trzeba zamontować, bo jednak trochę, znaczy, nie powiedziałbym, że było jakoś mocno duszno, ale na pewno przed pójściem spać, no, trzeba wszystko potwierać. Dłuższy czas, bo było po prostu duszno. Jakby ta wentylacja była jakaś aktywna, to by nie było tak, że muszę coś zrobić, żeby po prostu nie było tak duszno, jak jest. Ja pierdzie. Ale mnie wszystko boli. Masakra jakaś. Chyba dzisiaj będę rosół, ja coś się tak wydaje. Tak, kurde, co się patrzysz? Rosół będzie z ciebie dzisiaj. Cieszę się, że potwierdzasz. No dobra, pora wstawać. Dzisiaj trzeba wracać z tego pięknego kempingu. Moda, może jeszcze udać coś dronem fajnego nagrać, bo widzę, że na razie nie ma wiatru. Słoneczko chyba fajnie wychodzi, czy nie wychodzi? Jaka to dzisiaj pogoda? O, jaka by nie była, byle wiatru nie było. No dobra, idę na kawę. Także... Trzymajcie się.